W edukacji ostatnio dużo się dzieje. Proszę o wyciszenie po prostu głosu na swoich tabletach i wtedy nie będziemy narażeni ani my, ani widownia, ani nikt, kto nas ogląda, na wysłuchiwanie przekleństw i jakiegoś knajackiego języka. Wczorajsze obrady sejmowych komisji nad Lex Czarnek, jak widać, były burzliwe, ale do nich jeszcze wrócimy, bo dziś pojawiły się nowe problemy. Moja wypłata, którą otrzymałem ze szkoły za miesiąc styczeń działaniem Polskiego Ładu, została zmniejszona o 351 zł, ponad 10%. Jest to tak absurdalna sytuacja, że trudno znaleźć mi adekwatne słowa do jej opisania. Po 10 latach doświadczenia, przy inflacji bliskiej 8%, podwyżkach za gaz ponad 50% i prąd ponad 20%, podniesionych trzykrotnie w ciągu 3 miesięcy stopach procentowych, chyba nie znam nauczyciela bez kredytu, nauczycielom napluto prosto w twarz. Nauczyciele dostają pensje z góry, stąd też jako jedni z pierwszych zauważyli wpływ Polskiego Ładu, bo to nowe rozliczenia podatkowe miały związek z niższymi pensjami. Mogło dojść w kilku miejscach do złego naliczenia zaliczki na podatek dochodowy. To jest pewnego rodzaju błąd, który może był zastosowany w niektórych miejscach, ale również pewna nieścisłość przepisów, która daje taką możliwość interpretacji, żeby w ten sposób faktycznie do tego podejść. Z wyliczeń Związku Nauczycielstwa Polskiego wynika, że najbardziej ucierpieli nauczyciele pracujący w kilku szkołach. Nauczyciele, którzy mają więcej niż jedną umowę, czyli zatrudnieni są nie w jednej, tylko co najmniej w dwóch szkołach czy placówkach, to w tym drugim miejscu zatrudnienia mają wynagrodzenie niższe. Rząd przeprosił i podkreśla, że niższe pensje nauczycieli w styczniu to jednak sytuacje marginalne. Przy każdej dużej reformie, która dotyczy wielu obywateli, takie błędy mogą się zdarzać, natomiast ten błąd w żaden sposób nie spowoduje, że osoby do 12 800 zł miesięcznie miałyby cokolwiek stracić. Rząd zapowiada także korektę rozporządzenia, tak by nauczyciele, którzy w tym miesiącu byli stratni, w następnym otrzymali wyrównanie pensji. Problem ten jednak nie dotknął wszystkich nauczycieli. Radny PiS Michał Grześ przyznał, że on dostał nawet podwyżkę. Dostałem około 100 zł więcej. Także jestem zadowolony. Żona dostała mniej, ale to wynika z tego, że w tej chwili dopiero będzie przyznawany dodatek motywacyjny i na tej podstawie w lutym będzie ewentualna spłata, jeśli jej przyznają dodatek motywacyjny. Rząd także przyznaje, że nauczyciele na Polskim Ładzie nie tylko nie powinni stracić, ale wielu z nich powinno nawet zyskać. To nauczyciel stażysta w związku z Polskim Ładem rocznie globalnie zarobi więcej od 1700 zł. Nauczyciel kontraktowy o 1400 zł więcej. Nauczyciel mianowany o blisko 500 zł więcej. A dla nauczyciela dyplomowanego, który zarabia najwięcej, Polski Ład powinien być neutralny z punktu widzenia płacenia podatku. I to nie jest Polski Ład, tylko to jest po prostu ruski bałagan. Tak prezydent Poznania ocenia zamieszanie wokół pensji nauczycieli i przyznaje, że w edukacji nie dzieje się najlepiej. Widzimy też, ile osób odchodzi z tego zawodu, jak trudno w tym momencie się decydować na zawód nauczyciela. No i ta dewastacja edukacji nadal następuje. Prezydent Jaśkowiak nawiązywał także do projektu zmian w ustawie oświatowej, czyli tak zwanego Lex Czarnek. Na wczorajszej sejmowej komisji, jak już wspominaliśmy, było dużo emocji, a to za sprawą nie tylko kontrowersyjnej ustawy. Aż tak nie powinno być. Znaczy, chwała Bogu, że jeszcze się nie biją. Bić można się jednak na argumenty. ZNP obawia się zwiększonej roli kuratora oświaty po ewentualnym wprowadzeniu zmian w oświacie. Jest duża obawa, że dyrektor pod każdym pretekstem, jeżeli nie będzie wykonywał zadań, które będą po myśli kuratora oświaty, będzie odwołany. Pojawia się jeszcze jeden problem z wpuszczaniem organizacji pozarządowych do szkół. Opozycja obawia się o upolitycznienie w tej kwestii. Radny PiS Michał Grześ inaczej widzi jednak rolę kuratora. Ja tylko sobie wyobrażam rolę kuratora jako tego, kto sprawdza, czy ludzie, którzy przychodzą do szkół z jakimś przesłaniem, mają odpowiednie wykształcenie i mogą uczyć młodzież.
ZNP mówi także o tym, że kurator miałby aż 3 miesiące na wydanie zgody, by dana organizacja mogła się w szkole pojawić, a to, jak mówią, dość długi czas. Są sytuacje w szkole, że już teraz należy zadziałać, tak? Jakaś sytuacja wychowawcza się zdarzyła, więc może jakaś organizacja by mogła już przyjść i jakieś zajęcia poprowadzić. Sejmowa komisja mimo wielu kontrowersji wokół Lex Czarnek przegłosowała projekt nowelizacji ustawy. Drugie czytanie projektu ustawy odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Paula Borowska, Puls Dnia.